Dzień dobry, z samego rana. Kręgosłup dalej mnie napierdziela. Przez to w nocy, kurde, bardzo mało spałem. Bo wiecie co, przewrót na bok, na plecy czy na drugi bok. Kończył się bólem takim, że mnie budził i no niestety. Ubrany jestem na razie w bluzę. Powiem wam, trochę zmarzłem w nocy. Nie włączałem ogrzewania. Stwierdziłem, że tak się będzie lepiej spało. No i lepiej się spało. Pod kołdrą cieplutko, elegancko. Ale na zewnątrz, jak nogę się wyciągnęło, to zmarzło. I tak się rano obudziłem z wyciągniętą nogą, zamarzniętą prawie. Już było koszmarnie. O, Jezu. Nie wiem, jak w ten kajak wsiądę, kurde. Masakra jakaś. Spróbuję, czy w ogóle wsiądę na sucho. Bo jak nie, to odpuszczę niestety. Kurde, taki będę zły na to. No nic, trzeba będzie jeszcze raz przyjechać. O, wtedy, no wierzcie mi, ciężko. No chyba, że usiądę, jak już usiądę w kajak, to będzie dobrze. Zobaczymy. No patrzcie, jak tu pięknie z rana. Z rana jest tak pięknie, jak cholera. I te drzewo. Te drzewo tutaj stoi, kurczę, od początku, kiedy przyjeżdżam na środku. To jest taki symbol tego miejsca. Pamiętam, mój kolega Jarek w tym miejscu, kiedy sobie tutaj rozbił namiot. Pierwszy raz taki namiot generalnie. Chyba pierwsze takie jego spanie pod namiotem generalnie. Mówi, tak zmarzł, kurde, w nocy. No ale to wiecie, człowiek nieprzygotowany, ani śpiworów nie ma, tylko kołdry. W nocy aż poszedł do samochodu, bo mówi, nie szło wytrzymać. No, nie miał doświadczenia. Każde doświadczenie zdobywa poprzez praktykę, najlepiej, nie? My spaliśmy kiedyś tutaj, czerwoną tę czwórką, z namiotem takim dostawianym, to żona spała. Ja spałem w Wektrze, pamiętam kombi. Tam trochę wyżej, żeby właśnie na prostym spać. No, tam trochę wyżej widzicie taki z pagórek. I tam wjechałem na górę i tam sobie spałem właśnie w tym. Mieliśmy psiaka wtedy, tego Borysa. A teraz nastały czasy perełki. Czasy się zmieniają. Jest też fajnie. A nawet lepiej. No, ogarnąłem firanki, sprawdzałem się znakomicie. Tu jest takie fajne miejsce, bo zobaczcie, mam godzinę 9 prawie. No prawie, nie 9. No prawie, za 15, 9. A słoneczko dopiero jest tam, nie? Jestem osłonięty tutaj właśnie od drzewkami, także samochód szybko się nie nagrzewa. I co, robimy kawę jakąś chyba, co? Jakieś szybkie śniadanko. Trochę się rozbudzę. I co, i walimy na jezioro chyba. No bo co, zobaczymy, czy wsiądę w kajak. Ale powinienem wsiąść, jestem uparty. Przez ten deszcz teraz jadąc, samochód mi się umył. Bo też był trochę upaprany. Pogoda, słuchajcie, zapowiada się wyśmienita. Dzisiaj ma być 20 chyba 1 stopni, czy 22. Całkiem spoko, całkiem spoko, aby tylko nie wiało. Dobra, trzeba jakąś kawę. Widzicie, o tym mówiłem, że to muszę umyć. Zaraz się tym zajmę. Słuchajcie, tutaj położymy kuchenkę, bo zbyt znowu wieje. Tak, popsuj samochód jeszcze. Czajniczek. Cyk. Zupencja też wjedzie. Bo mam ochotę. Zobaczcie, jak zaczęło wiać. A dosłownie przed chwileczką z wami tutaj chodziłem i kurczę, nic nie wiało. No. O co tu chodzi? Marcin, mówiłeś, że to ciągle wieje. No mówiłem. Dzisiaj widzicie, ciągle wieje tutaj. Kofi. Jakieś niedobre kluski. Chemia jak nic. Kawka. Chlebek. Z serem. Gorgonzola. Dzisiaj będzie śniadanie serowe. A później brulé. To jest kremowy serek. Tym razem nie żaden ananasowy ani żurawinowy, tylko z czosnkiem i ziołami. Takie coś. Sprawdzimy, co to jest. W końcu śniadanko na świeżym powietrzu, gdzie nie jest zimno. No to co? Chyba czas wyciągnąć kajak z czeluści perełki. Piknę, prawda? Piknę. Najpierw go wyciągnę tutaj, ale już nie będę robił tak jak ostatnim razem, że
złożyłem kajak gdzieś koło przy samochodzie, a później go ciągnąłem tam. No bo nie mam jeszcze wózeczka, a sobie załatwię wózeczek do przewozu kajaków właśnie po lądzie i trzeba trzeć po tym, wiecie, niby potrafię, ale tak kilka razy, kilkanaście razy jakby się przejechało, to można by było uszkodzić kajak. A mówię, muszę kupić, są takie wózeczki do zmontowanego właśnie kajaka, czy zmontowanego w ogóle do kajaka, że można właśnie przetransportować cel na lądzie nad wodę i bez żadnego tarcia, bez niczego. Dobra, wyciągam to wszystko i zaciągnę go w częściach tam i złożymy go już tam na brzegu. No już. Złożenie kajaka zajęło mi dokładnie 3,5 minuty. Już mamy gotowy, go przestawię tylko troszeczkę tak, żeby... O! I jest luks. No jest gotowy do pływania. Idę teraz podładować jeszcze kamerę, bo trochę energii mi poszło na nagrywanie właśnie tego momentu. I co? Ładujemy się na wodę i zwiedzamy ten przepiękny akwen. Kupiłem sobie takie etui na telefon wiszące, żeby wiesz, w razie czego nie zgubić telefonu. Jeszcze muszę linkę do GoPro taką przyczepić. Mam pewien pomysł, miałem to zrobić teraz, ale oczywiście Marcina pamięć wiecie jaka jest. Przepraszam Was z góry za powiewy albo szum wiatru w mikrofonach kamery, ale nie mam MediaModa założonego, bo MediaMod nie jest wodoodporny. Same GoPro tak, ale z MediaModem niestety nie, więc musiałem ściągnąć, założyć klapkę wodoszczelną i nagrywać tak. Spuszczamy maszynę na wodę i płyniemy. Jest lekki wiaterek, ale myślę, że damy radę. No, płynę akurat bezpośrednio pod wiatr, ależ kajakiem się zajebiście płynie. Kurde, zajebiście. No pod wiatr i sunę jak cholera. O, wiecie, płyniemy do bajka. Ale wieje, kurde. Czekajcie, to jest ta zatoczka. Marcin, możesz spojrzeć na GPS-ie, przecież masz telefon. Mogę, ale tak jest bardziej zabawnie. O nie, do Wajka to jest milion kilometrów. Nie wiem, czy widzicie, ja jestem tu, a Wajk jest tu. Dobrze mówię? Tu jest Wajk. Bardzo daleko. Dobra, dopłyniemy jakoś tam, opłyniemy całe dookoła i zobaczymy. W końcu, gdzie nam się spieszy, nie? Spokojnie, powoli się doturlamy. Na razie przepłyniemy tą przecinkę tutaj. To będzie szybciej. A to jest Wyspa Ptasia chyba, dobrze pamiętam, dobrze mówiłem? Nie, przepraszam, to jest... Źle mówię. To tutaj, o, to jest Wyspa Mokra się nazywa. Powiedzcie mi, jak z tej perspektywy kamery chyba lepiej będzie widać, co? No bo tak na głowie kamerę cały czas nosić, to ten pasek się odciska na głowie i kurczę, później mam czerwone czoło. A tak przynajmniej mogę czapkę z daszkiem założyć, bo teraz słońce napierdziela, żeby wiecie, nic się nie stanęło. Zobaczcie, jak ster ładnie działa w prawo, teraz w lewo, cyk, 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 cyk i znów w prawo, cyk, 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 cyk i prostujemy. Elegancko. I wypłynął na szerokie wody, o, wrogowie na lewej. Patrzcie, biały łabędź. Tak kręci mnie, żeby przypłynąć tak właśnie kajakiem z namiotem, przybić do takiej wyspy i spędzić nockę. Fajny pomysł, nie? Czekajcie, nie mogę za blisko, bo mam ster obniżony. Fajnie to jest z tym sterem, bo nie trzeba, wiecie, szarpać się linkami, tylko wystarczy ją odwiązać i on na sprężynie automatycznie idzie do góry sam. Trzeba użyć siły, żeby go opuścić. Dobra, dobre rozwiązanie.
Dobra, spinkalamy. Na horyzoncie wyłania się jakaś zatoczka. O tam, między trzcinami. O, taka miejscóweczka, patrzcie. Można było na przykład tu samochodem dojechać gdzieś do tyłu. Też fajne miejsce na rozlek. Kamloty widzę na dnie są. Powiem wam, że woda jest normalnie tak ciepła, że aż bym się kurde wykąpał. Kto wie, czy tego nie zrobię. Mam ręcznik, czy nie wziąłem? No, znając moją pamięć, nie wziąłem. Nie, czekajcie, brałem. Brałem ręcznik, tak, mam ręcznik, także... Kajak jedynka jest tak mały i tak zwrotny, zobaczcie. Samymi rękoma normalnie mogę płynąć, jakby mi wiosło gdzieś spadło, albo bym nie, zgubił, nie wiem, cokolwiek, nie? Czy by zatonęło, chociaż ono jest niezatapialne, chyba. Nie, no zobaczcie, pływa. To wam pokażę. Pływa. No i o to chodzi. Jestem tak samo podjaranym pływaniem kajakiem, jak jazdą rowerem elektrycznym, naprawdę. Musiałem ominąć te złamasy, bo tam chyba małe mają gniazdo i się na mnie gapił ten, kurczę, i płynął w moją stronę. Chciał mnie już, kurde, chyba zaatakować. A tutaj macie napis Szlak Drawy. A to, co tu teraz mijam, to jest półwysep Gardno. Zaraz za tym będzie Zatoka Harcerska. Następnie półwysep Szerzawa. No i później jakaś mała zatoka bez nazwy. A następnie półwysep Wyżywa. No i za tym półwyspem skręcamy później w Zatokę Rękawicką. I do końca, i jesteśmy przy Wajku. Tak się zająłem wrzucaniem posta na Instagrama, że kurde gdzieś wpłynąłem, zobaczcie, tak mnie zniosło. Mam delikatny wiatr w plecy i dlatego mi tak wpycha, ale kurde, zobaczcie, jaka woda. Czy to widzicie? Marcin, wiosło. Czyściutkę, dno normalnie widać, elegancko. A tam w oddali, tam nie wiem, czy na kamerze będzie widać, jest taki wiatrak duży stoi. Jest to czaplinek. A tu po lewej stare Drawsko. Patrzcie, generalnie wiatr się zerwał znowu, bo chwileczką było tak cichutko i wieje mi w plecy, więc nie muszę wiosłować i tak dopłynę tam, gdzie chcę dopłynąć. A tu już się kończą te wszystkie zatoczki i cyple i tam mam wpłynąć. No jestem na ostatniej prostej, zatoka ta doprowadzi mnie już do Wajka. Jakaś akcja zorganizowana, w oddali słyszycie? Piękny, tu jest kurde pięknie. Czuję się królem świata w tym momencie. No patrzcie, tu myślałem, że jakieś na lądzie, a to tu płynie. Policaj, policaj! Albo ratownicy. Nie, ratownicy. Ale tu czysta woda jest, kurde. Dobry. Pierwszych kajakarzy dopiero mijam. No, nie mam, nie widać na małce tutaj na jeziorze. Fajny kajak. Składany. Kurde, gorąco, teraz nie ma wiatru. Jest masakra, trzeba się napić. Kurde, posiadając taki kajak, musicie się przyzwyczaić do wzbudzania zachwytu. Znaczy, w sensie takim, że nie to jest jakiś super kajak albo coś takiego, tylko sam fakt, że on jest składany. Naprawdę dużo ludzi, masa ludzi i to ludzi zajmujących się kajakarstwem, spływami albo coś, w podziwie byli, jak widzieli ten kajak, naprawdę. Zawsze się dziwią, a on tak nie przecieka, jak się składa? No nie przecieka, bo on ma budowę modułową i każdy moduł jest osobno. No, już za momencik, już za chwileczkę ukaże nam się Wajk. Tylko płynę te cypel trzcin prawdopodobnie. Muszę gdzieś wyjść, kurde, bo mnie dupsko już boli od siedzenia. Jest, wyłania się Wajk. Ośrodek Wajk. W-A-I-J-K. Wajk. Byłem tu parę razy. Byłem tu jeszcze z żoną, jak nie mieliśmy dzieci. Tiko. Tak, Deu Tiko. Z psem, z namiotem. I dał radę. Jeszcze się nie zaczął sezon. To jest pierwszy weekend, kiedy zaczęły się wakacje. No i widzę, że to pusto jest. Tu jest taka plaża na dole, później idziemy do troszeczkę do góry. Są domki do wynajęcia, jakaś tam sala do zabaw, taka, pamiętam kiedyś była, taki namiot był. Pole namiotowe, kamperowe, tam wyżej, tak na tarasach położone. No i tutaj mamy wypożyczalnię sprzętu, marina widzę obłożona dosyć sporo. No ale zero ludzi, kurde, zero ludzi. W sezonie to będzie zapchane wszystko. Misja wykonana. Dotarłem do Wajka, nawet nie wiem ile to kilometrów jest, ale trochę jest. Fajna taka łódź, nie? Dobry.
party boat. O, fala idzie. Siema! Wasze zdrowie! Fajny taki party boat, nie? Płyniecie i chlejecie, oczywiście oprócz kapitana, nie? Patrz, jak chłopaki się bawią. Skoki do wody i te sprawy. Jep. Fajna motoroweczka. Tak czyś by popływał. Kurde, ale się zapierdziela. Nawet pod wiatr, słuchajcie. Te właśnie teraz płynę. Chociaż lekki ten wiatr jest, ale idzie jak przecina, kurde. Co to jest? Zobaczcie, taka rura wystaje z wody. Napisane jest na niej strefa ciszy. Czyli może odtąd to jest jakiś znacznik strefy ciszy, po prostu. Podpłyniemy tutaj. Ster w górze. Może uda mi się wyjść, tu kurde, dupsko muszę rozprostować. No uda się. Dobiłem. O Jezu, jak dobrze wyjść, rozprostować gnaty. Słuchajcie, tak mnie pierwsze plecy napierdzielają. Znaczy plecy do mnie bolą od wczoraj tego. Ale już jest, powiem wam, bolą plecy, ale już jest znacznie lepiej. Jak ja się cieszę, że ja kupiłem ten kajak. Słuchajcie, zawsze się wypożyczało. Zawsze. No taki ból był, nie? Taki, że jestem ograniczony, że 2 godziny, że wypożyczyłem sobie na 2 godziny kajak. Człowiek patrzy na zegarek, żeby dopłynąć na określony czas, bo na tyle miał wykupione. A tu człowiek jest niezależny. Płynę kiedy chce, jak chce. Nie chce, to nie płynę. Chce, to płynę. Pomościk, kurczę, zrobiony, elegancki. Plażyczka do wykąpania się, jak znalazł. Tylko trochę w cieniu. No, ja zaraz tam wpływam i będzie elegancko. Wracam do domu. Tak, słuchajcie, się zastanawiam, czy by nie zostać w tym miejscu, tylko po prostu teraz przyjechać, zrobić sobie jakiegoś grilla, wsiąść na rower i jeszcze rowerem poobjeżdżać okoliczne rejony, bo chciałbym wam pokazać. W Starym Kaleńsku jest takie fajne jezioro, tam są publiczne jeziora. I tak generalnie pojeździć po Czaplinku. A jutro, jutro mamy niedzielę, jutro jeszcze od gdzie indziej na przykład, nie? A tutaj sobie zrobić, zostać tak. Kurde, co myślicie? To jest chyba dobry pomysł. I płynę tą przecinką. Już prawie w domu jestem, ale taki wysiłek jest fajny. Człowiek się lepiej czuje. Perełka stoi, nikt nie ukradł, jest dobrze. Parkujemy. Jest! I dotarłem. Udało się szczęśliwie dotrzeć. Kajak wyciągnąłem. Boże, jestem tak ukochany i tak radosny. Tak, to tak daje, kurczę, słuchajcie, in plus. Do zadowolenia człowiekowi, zajebista rzecz. I moja kochana perełka na mnie tutaj czekała. Otwieramy, pakujemy. Znaczy nie, wyciągnę tutaj sobie, położę na słońcu, niech obeschnie. Trzeba otworzyć, bo tam pewnie parówa jak jasna cholera. I niech się wietrzy. No, ciepławo. Przyciągnąłem tutaj już w częściach kajak. I teraz możecie zobaczyć, jak to dokładnie wygląda, dlaczego on jest szczelny. Jak już mówiłem, każda część, widzicie, tutaj jest żeńskie wejście, to jest męskie, taki czop wsadzamy na 6 klamr rufę, jak i przód, czyli łącznie 12 klamr mamy do spięcia. Widzicie, tu też jest taki męski wypust. I to wszystko jest szczelne. To jest szczelne, to jest szczelne. Tutaj mam gąbeczkę chyba. Dobrze mówię, nie. To jest szczelne, jak widzicie, suchutkie, nic nie trzeba. Tu jest gąbeczka, a to też otwórzmy. Jakaś tam wilgoć jakby się tu przedostała, ale się nie przedostała, jest sucho. Gąbeczkę mam do osuszenia tu wnętrza, bo tutaj niestety woda się dostaje. Z wiosem jak wiosłuję, fale jak chlapały. I po prostu sobie biorę. O. A całą resztą zajmie się natura i słoneczko. O, jest sucho. Teraz słońce dokona reszty i mamy wysuszony kajak. O Jezu, powiem wam, że zmęczyłem się naprawdę. Jeszcze kurczę, miałem na ten rower jechać, ale nie wiem, czy gdzieś pojadę. Niby nic, a jednak trochę się popływało. Zobaczcie, tak sobie siedzę teraz, mam tutaj zasłonięte te kotarki, żeby mi tu słońce nie świeciło. No i powiem wam, drzwi mam pootwierane tu, tam z tyłu. Jest tak przyjemnie chłodno, także no, maty termiczne nie są mi potrzebne. Generalnie w sensie, żeby, wiecie, żeby siedzieć w samochodzie w pełnym słońcu, a samochód stoi w pełnym słońcu. No, zobaczcie, o. Widzicie, w tym stawie. Także no, jest fajnie, jest wesoło. Gorzej, jakby wiatru nie było. Ale jeżdżąc trafikiem wcześniej,
Tam też nie miałem, tam nawet nie miałem zasłonek, tam miałem tylko przyciemnione szyby, bo były tam tak przyciemnione szyby, że w środku nic nie było widać. Aczkolwiek no w nocy było widać, dlatego takie szmaty zawieszałem na magnezikach. No a tutaj są firanki i zajebiście, naprawdę zajebiście. Kurde, ale zmęczony jestem, nie mam sił jeść. Ty jeszcze, Marcin, chciałeś na rower jechać i w jakieś inne miejsce? No nie da się. Nie da się, człowiek jest tylko człowiekiem. Chyba że odpocznę trochę, jest godzina 16, no ale co, 17 pojadę, 18, 19, 20 może bym zjechał. Nie wiem, zobaczę. Jestem zmęczony, ale czuję się wyśmienicie. Wiecie co, jednak chyba nie pojadę na ten rower, bo odsapnę sobie. Już jest godzina 16, zrobię sobie na razie szybkie jedzenie, bo jestem bardzo głodny. Aczkolwiek może zmienię zdanie z tym rowerem, jeszcze nie wiem, zobaczymy. Jezus. Zrobię sobie szybkie żarcie jakieś. Co my tu mamy? Ser żółty, śmietana, o, kolejny ser, ten co wam mówiłem, z czosnkiem i ziołami, może to zjem, muszę to wyjadać. Chyba zrobię sobie to, wezmę sobie kabanosów, trochę pojem i zaczniemy testować chyba jakieś browarki, co? Bo szczerze powiedziawszy, mam ochotę na browarka jak nic. Muszę się wam pochwalić, że wczoraj wszystkie rzeczy pomyłem, które miałem brudne. No, tego nie pokazywałem, ale wszystko dopiściłem. Wszystkie sztućce, nawet łyżeczkę znalazłem w śmieciach swoich. Dobra, tutaj potrzebujemy widelec. Będzie przyjemnie jeść na słoneczku. Też nie wiem, czy będzie tak przyjemnie, jak ode mnie będzie prażyć wdyńkę. Będzie kabanosik. Sam jestem ciekaw tego sera, jaki on jest. Wołki się trochę zaparzyły w tym cieple. Dobra, spróbujmy ten ser. Jezus, czy to dobre? Bułka mi skwapnęła. Ten ser to taki twaróg, wiecie? Smakuje jak twaróg na słono. O. A wieczorem zrobimy grilla. Mam karkóweczkę po bałkańsku i boczki w przyprawach. Oczywiście kupne, nie swoje.